Dzień dobry wieczór Państwu, z tej strony dr Pio. Niestety Pio nie mógł się zjawić na planie na czas, tak więc ja muszę przejąć dzisiejszy segment tak zwanej SCP recenzji. Obiektem, który będziemy dzisiaj omawiać, jest SCP-PL-342. Miałem omówić inne SCP, które miałem wcześniej przygotowane, jednakże coś mi wypadło i aktualnie omawiamy te SCP, do którego mam już przygotowaną, gotową, poważną krytykę, ponieważ jestem, jak widzicie, ekspertem w tych sprawach, ponieważ noszę kitel i to oznacza, że jestem ekspertem. Nie jestem. Jak zwykle na początku przeczytamy raport, a potem przejdziemy do jego analizy i krytyki. Zapraszam. SCP-PL-342. Klasa podmiotu: bezpieczny. Poziom zagrożenia: biały. Widzę, że tutaj bardzo ładnie próbowałeś zaimplementować poziom zagrożenia, jednakże zobaczymy, czy on rzeczywiście powinien być taki, jaki jest. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-PL-342 ma przebywać w domu jednorodzinnym w ośrodku X, Polska. Obiekt może wchodzić w interakcję z każdym personelem, a nawet ma prawo mu pomagać. Każda prośba SCP-PL-342 może zostać spełniona, tylko jeśli nie dotyczy wywołania wojny, końca świata lub jakiegokolwiek bombardowania, cytując, dla celów taktycznych. Wymagane jest również zwracanie się do niego skul, piorun lub komandos. Patrz log incydentu SCP-PL-342-0. Brzmi obiecująco. Będziemy mieli logi incydentów, moi państwo. Dobrze. Podmiot ma dostęp do kafeterii i może zażyczyć co chce, tylko jeśli jego posiłek nie ma właściwości anomalnych. Wątpię, żeby sprzedawali w kafeterii coś z właściwościami anomalnymi, ale dobrze, przymknijmy na to oko. SCP-PL-342 ma nosić swój karabin M4 z ostrą amunicją i może go dowolnie edytować. Obiekt ma posiadać dostęp do strzelnicy oraz zbrojowni. Obiekt posiada też SCP-PL-342-1. Patrz log incydentu SCP-PL-342-1. O, okej, rozumiem. Czyli pozwalamy anomalii, która nie jest zbadana, nosić broń z ostrą amunicją. Co za debil wymyślał te czynności przechowawcze? Jak on rozstrzela pół placówki, to będzie... Opis. SCP-PL-342 to około 30-letni mężczyzna o wzroście 180 cm z blond włosami i niebieskimi oczami oraz blizną na twarzy. Jest narodowości polskiej i należący do jednostki wojskowej o cenzurze... Obiekt posiada również mundur tej jednostki. Obiekt twierdzi, że urodził się w roku ocenzurowano, co wysuwa teorię, że obiekt podróżuje w czasie, co SCP-PL-342 potwierdza. Anomalną zdolnością obiektu jest nierealna celność i stawanie się niewidzialnym podczas tego stanu. Dostaje anomalnie dawkę adrenaliny i gazu uspokajającego, co jeszcze poprawia celność. Notatka. Od ocenzurowano do ocenzurowano, co daje około 1,5 razy lepszą celność. Nie rozumiem kompletnie sensu tej notatki, ale okej. Okay. Obiekt również umie posługiwać się płynnie polskim, jako rodowitym, i angielskim, oraz również podstawowym rosyjskim, japońskim i niemieckim. Log incydentu SCP-PL-342-0. Młodszy badacz Jan przez 2 dni nazywał SCP-PL-342 jego numerem SCP. Około godziny 15 dnia 20 sierpnia roku ocenzurowano, wyciągnął swój karabin M4 i przeszył. Badacza ocenzurowano strzałami, po czym włożył mu do ust kawałek szkła i zaczął, cytując, obijać mordę. Po czym zakneblował badacza i zawołał personel lekarski. Po 2-tygodniowej śpiączce, gdy badacza udało się wybudzić, zaczął się nazywać SCP-PL-342-0. Ale po chuj.
Log incydentu SCP-PL-342-1. Dnia 22 listopada, co SCP-PL-342 podaje jako swoje urodziny? Roku ocenzurowanego, godziny 17:40 na strzelnicy, gdzie SCP-PL-342 ćwiczył z jego strzałów, uformował się czarny kot domowy, który zdawał się łasić do SCP-PL-342, co SCP-PL-342 bardzo się podobało, po czym wziął go ze sobą. Od tamtej pory jest widywany tylko z nim, a kot zaczął być nazywany SCP-PL-342-1, chociaż SCP-PL-342 nazywa go zabijaka. Notatka. Nie zanotowano podobnego incydentu. Zacznijmy od podstawowych rzeczy. No, trochę spieprzyłeś na samym początku formatowanie, to powinno nie być o takie. To powinno być normalnym tekstem. Ale to jest najmniejsza rzecz. Tak samo numer. Numer ustalamy SCP na końcu. Tylko i wyłącznie na końcu, ponieważ to jest najmniej ważna rzecz. A poza tym, chyba nie czytasz naszych polskich SCP, ponieważ nasze polskie SCP kończą się dopiero póki co na SCP-PL-199. I dopóki nie zapełnimy tej listy, to niestety nie będzie serii drugiej. Nie będzie serii 200. Jeżeli piszecie SCP, to na początku wstawcie numer SCP-PL-XXX i to jest poprawna wersja. Przeczytajcie poradniki, to wszystko jest w poradnikach, wszystko. Wracając. Interpunkcja, składnia i ortografia momentami wylatują w kosmos. To nie jest najważniejsza rzecz oczywiście, ale oczywiście psuje trochę przyjemność czytania. Tak więc polecam aplikację Language Tool. Wklej to do ortografa albo The Language Tool, to są bardzo dwie dobre aplikacje. I wtedy będziesz mistrzem, będziesz mistrzem. Nie bój się używać autokorekty. Nie bój się, bo inaczej robisz barachła, które brzmią jakby pisał je pięciolatek, który nie miał nigdy dostępu do słownika ortograficznego. To nie jest najważniejsze, najważniejsze jest fabuła, historia i cały obiekt. Specjalne żywności przechowawczej i opis to jest komedyjka, to jest komedyjka! Zabawa, zabawa, tyle ci powiem. Szybko nadmienię ci syndrom X-Mena, ponieważ twój SCP cierpi na tak zwany syndrom X-Mena. Co to oznacza, moi drogi? Co to oznacza? Zapamiętajcie to sobie wszyscy, moi drodzy, wszyscy, wszyscy. Ponieważ pisanie humanoidalnych SCP nie jest taką prostą rzeczą, jakby się wydawało. Wytłumaczę go trochę bliżej później, ale tak szczegółowo wytłumaczę go w serii Jak napisać SCP, którą szykuję, znaczy PIO szykuje już od jakiegoś czasu i będziecie ją niedługo mieli. Spokojnie, spokojnie. Wracając, twój SCP nie przedstawia żadnej fabuły, żadnej historii. To jest po prostu człowiek z przyszłości, który po prostu strzela i oklepie ludzi. Tyle, jakby on nie ma żadnej historii. To jest trochę przykre. To tak jakbyś wziął lekarza plagi i zostawił tam tylko, no robi zombie i mówi, że lekarstwo i tyle. Fabuła twojego SCP prezentuje się następująco. Gość z przyszłości, który umie strzelać i stawać się niewidzialnym. I pobił jakiegoś pracownika fundacji. Po co? Chuj wie. I zespawnował kota. Po co? Też chuj wie. W sumie nie wiadomo nic. Jakby on po prostu robi sobie te rzeczy i wszyscy mu pozwalają. Pozwalają mu nosić broń i mordować pracowników. Nadal mu pozwalają nosić broń i mordować pracowników. Dlaczego? Chuj wie! Ale okej. Okay. I mam wrażenie, że już pewnie zauważyliście, czym jest ten syndrom X-Mena. To jest po prostu robienie z postaci superbohatera, która potrafi robić wszystko i który tak naprawdę nie ma żadnych słabości i pozwala mu się na wszystko. Czemu? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale ludzie tak robią, a tak nie wyglądają prawdziwe raporty SCP. Prawdziwe raporty SCP noszą ze sobą jakąś historię i do tego zaraz przejdziemy. Ale, to nie jest tak, że na SCP Wiki nie mamy X-Menów, bo mamy, a jeden z naszych ulubionych SCP, Able, zwany Ablem SCP-076, był oskarżany wielokrotnie o to, że jest X-Menem, że cierpi na syndrom X-Mena, ale został z tego wyleczony. Mieliśmy wiele SCP kiedyś, 10 lat temu, czasy zamierzchłe, czasy LOL Fundacji, kiedy Kondraki utykał penisa w butelce i ujeżdżał SCP-682, a potem umarł. I wtedy ta era się skończyła, ale to były mroczne czasy. Powiadam wam, zaprawdę powiadam wam. I wtedy właśnie powstał Abel. Oprócz niego powstało wiele innych SCP tego pokroju, ale zostały usunięte, ale Abel się utrzymał. Spójrzmy na Abla. Co reprezentuje sobą SCP-076? Raport prezentuje nam bardzo ładną klamrę narracyjną. Na początku mamy takie zaświadczenie od ERA ISA i pokazuje, że obiekt jest niebezpieczny, jest nieprzewidywalny.
posiada za sobą tajemniczą historię, jakby opis wyglądu sam jego. Pochodzenie sumeryjskie i tatuaże sugerują bardzo namacalnie jakąś historię, którą możemy sobie sami w głowie ułożyć. No, to tym bardziej jakby tutaj widzimy, że jedyne co nam dałeś to to, że pochodzi z innego roku. Wiemy jakiego. Może pochodzi z przyszłości, może pochodzi z przeszłości. Ale nic to nam nie daje. Możemy to sobie dopowiedzieć, tak samo jak możemy sobie dopowiedzieć to u Abla, że jest bratem Kaina na przykład. Dajesz nam mało informacji, dajesz nam bardzo mało informacji o obiekcie. Jego historia jest niepełna, ale za chwilę do tego dojdziemy. U Abla dalej mamy te powiązania z Kainem, mamy projekt Puszka Pandory. To wszystko jest stworzone, by uzasadnić siłę Abla. By pokazać to, że on zabija, Hurdur, morderca, ludzie nie lubi. Ale to ma sens. To ma sens przez to, że autor raportu pokazuje, że to jest niebezpieczne, że fundacja poświęca ludzi, że fundacja jest gotowa poświęcić całą placówkę, żeby zabezpieczyć to coś. I to jest prawdziwa fabuła tego, co się dzieje podczas raportu. To jest całe mięso tego raportu. Tutaj tego nie ma. Tutaj mamy po prostu gościa, który klepie innych ludzi i wsadza im szkło w ryjca. I spełnuje koty. Raport Abla jest tego bardzo świadomy. Raport Abla jest bardzo świadomy tego, że on jest X-Menem i że on tak naprawdę może tak naprawdę wszystko. Jest niszczalny. Respawnuje się cały czas i morduje ludzi. I raport jest tego świadomy i nadaje mu cechy tego żołnierskiego wytrenowania. Ale daje nam też twist w postaci Puszki Pandory. Czyli opowiadania, w którym z Ablem da się współpracować. Jednak nie jest taką bestią, jak wszyscy myśleli. Ale jednak nie do końca. I to jest twist w twiście. To jest fabuła! To są zwroty akcji! Tego tutaj nie ma, tego tutaj kompletnie nie ma. Jedyny twist jaki tutaj jest, to taki, że gość nazwał go po numerze i oberwał. Jakby mam wrażenie, że się wzorowałeś trochę doktorem Brightem. Tym takim lol fundacyjnym doktorem Brightem. Nie tykaj gówna, bo śmierdzi, naprawdę. To jest podstawowa zasada wszystkiego, całego życia. Tak więc przesłanie raportu SCP-076. Able, morderczy humanoid z historią, szczegółowe sposoby na zabezpieczenie obiektu i wiele nieudanych prób przechwycenia go. Przesłania opowiadania Puszka Pandory, czyli takiego rozwinięcia 076. Ten sam humanoid daje się opanować, jednak ostatecznie i tak poddaje się swojej naturze, która jest nie do okiełznania. Na ten temat powstał cały jebany kanon. Przesłanie twojego raportu? Niestety go nie widzę. Nie ma. Nul. Zero. Największy problem w robieniu X-Menów jest taki, że nie mają oni głębi. To są jednowymiarowe postacie, które po prostu mają moce i napierdalają wszystko dookoła. Jeśli chcesz pokazać, że to jest serio człowiek, a nie wydmuszka postaci, która po prostu napieprza z karabinu do wszystkiego, to wskaż, że przybywa z jakiejś mrocznej przyszłości, w której musiał, nie wiem, porzucić cały swój świat, całą swoją rodzinę i uciec. Widział, jak jego bliscy umierają. Możesz to przekazać w postaci przesłuchań, dokumentów albo czegoś znalezionego na jego temat. Jakby krok po kroku pokazywać, że coś mrocznego stoi za tym człowiekiem. Jakaś smutna historia. Jeśli chcesz pokazać, że pomaga fundacji, bo wydaje mi się, że chciałeś, bo poziom zagrożenia jest biały, to po pierwsze nie pokazuj, jak strzela do ich pracowników, bo to automatycznie oznacza, że taki obiekt musi być pod kluczem. Nie może po prostu łazić z bronią po placówce. Zaprezentuj to, że on chce pomagać. Mówisz o tym, ale nie pokazujesz tego. Możesz napisać, ten człowiek jest bardzo celny, ale też możesz napisać dodatek, w którym pokazujesz, że jego celność przydaje się, uratowała komuś życie, objawiła się w nagłym momencie, czy coś w tym stylu. Dobra historia potrzebuje nieprzewidzianych zwrotów akcji. Twój raport nie ma przekazu, historii, ani fabuły. Zaraz omówimy te trzy rzeczy. Przede wszystkim powinieneś pomyśleć nad tym, co chcesz przekazać czytelnikowi. Podczas tworzenia opisu zadaj sobie trzy pytania. Jaka jest historia danej postaci? Jak ona się rozwinie w trakcie opowiadania? I jakie emocje chcesz wywołać u czytelnika? Więc na początku fabuła. Czyli jak rozwija się postać w trakcie trwania raportu? Co ona robi? Czy to jakieś incydenty, czy cokolwiek? Co robi dana postać? Musisz sobie zadać pytanie, dlaczego to robi? Jakie będą tego konsekwencje? I przede wszystkim, jak zareaguje na to fundacja? Bo to jest najważniejsze. My się skupiamy na perspektywie fundacji. On coś robi. On robi śmieszne rzeczy z pracownikami. I co zrobi z tym fundacja? Pozwoli mu tak po prostu łazić? Jest bardzo duża szansa, że fabuła twojego raportu i działania postaci będą się opierały na historii. Nie możesz mieć fabuły, jeżeli nie masz nawet choć szczątkowej historii. Jej tutaj nie ma. Więc cały raport legnie w gruzach. Historia. Czyli to, co się działo z obiektem. Jak wyglądały jego początki i skąd się wziął. Co sprawia,
że jest taki, jaki jest. Nie musi być to pokazywane od razu. Cudownym przedstawieniem historii, która przy okazji łapie za serce, jest SCP-2331 z Cravecrow, który tak naprawdę przedstawia nam cały czas fabułę postaci, to co się z nią dzieje teraz, o historii wspominając tylko odrobinę i ukazuje nam ją dopiero w ostatnim zdaniu raportu. I to, ała, naprawdę sprawiło, że moje serce się zasmuciło. Zasmuciło się, a więc emocje. Czy postać twojego raportu jest kimś, z kim można się utożsamić? Czy jego motywy mają sens? Czy twój czytelnik, jak spojrzy na tą postać, to powie: no, rozumiem ją. Czy spojrzy na nią i powie: kurwa, skąd się wziął ten kod? Jeśli twojemu czytelnikowi uda się utożsamić z tą postacią, wtedy łatwiej uda ci się wywołać na kimś emocje. Czy to wcześniej wspomnianymi historią czy fabułą? Może to być złość, szczęście, smutek, albo najpopularniejszy na SCP-wiki oczywiście, strach. Musisz to przemyśleć. Myśl i planuj, zanim cokolwiek napiszesz. Tworzenie skipa to żmudny i długi proces. Czasem mijają tygodnie, zanim napisze się szkic na papierze. A co dopiero przeniesie się go do sandboxa? Nie wrzucaj do sandboxa rzeczy, które są dopiero w początkowej fazie. Znaczy, możesz wysłać ten pomysł na forum Burzy Mózgów, na SCP-wiki, albo na Discorda Polskiej Filii Fundacji SCP. Tam wysyłajcie swoje pomysły, gadajcie z doświadczonymi ludźmi, którzy dadzą wam prawdziwą krytykę. A nie jakiś debil w kitlu, który nie wie, co mówi. Tak, jeszcze parę dodatkowych rzeczy na koniec, które mi się nasunęły. Jeżeli chodzi o nazywanie obiektu. W raporcie nazywasz go cały czas SCP-PL-342. To jest spoko. Ale piszesz, że mają go nazywać Skull, Piorun albo Komandos. Nie. Piszesz, że naukowcy mają go nazywać Skull, Piorun albo Komandos. To jest w porządku, że ktoś ma nazywać kogoś w jakiś sposób, jeżeli to jest inny humanoid, jeżeli to jest człowiek rzeczywiście, tak jak jest tutaj, tak jak chciałeś to zrobić. Ale gdybyś nazwał go w raporcie inaczej niż SCP-PL-342 albo obiekt, to jest błąd. Pamiętajcie, wasz obiekt jest obiektem przede wszystkim w oczach fundacji. Jest SCP-PL i jakiś numer. Nie jest Frankiem, Robertem czy Skulem. Nie jest też SCP samym w sobie, bo SCP już w raporcie oznacza specjalne czynności przechowawcze, a nie wasz konkretny obiekt. Po drugie, desygnacje dodatkowych obiektów, czyli TPL-3420, to kompletnie nie ma sensu. Nazywamy desygnację w taki sposób, jeżeli ona jest jakąś integralną częścią danego SCP. Tak jak, wracając do Abla, SCP-076-1 to ten wielki kloc, w którym mieszka Abel i w którym się respawnuje, a sam Abel to SCP-076-2. To są obiekty, które są nierozłączne. Nie nazywamy ofiar Abla SCP-076-3, prawda? To są po prostu jego ofiary. Ponieważ tamten gość, który został klepany przez niego, nie ma żadnych anomalnych zdolności, nie ma sensu, żeby go nazywać w inny sposób niż po jego imieniu. I język kliniczny, o mój Boże, nie mówimy w raporcie obijać mordę. Nie, po prostu nie. Nawet jeżeli to jest cytat. Jednak to jest notatka badacza. Oni raczej nie używają słów obiektu, żeby opisać to, co się dzieje. To nie obiekt wpływa na fundację. To fundacja przechowuje obiekt. To nie oni mają podlegać obiektowi, tylko mają sprawić, by obiekt podlegał im. I to by było w sumie na tyle z mojej krytyki i opinii co do tego SCP. Osobiście wydaje mi się, że to jest całkiem spoko koncept, jakby żołnierz z przyszłości. To jest coś, co było wałkowane wielokrotnie, ale możesz to zrobić na swój sposób i możesz to zrobić w taki sposób, który przekona rzeczywiście widza, że to jest coś oryginalnego, tylko musisz wpaść na to coś. Musisz wpaść na to coś, bo póki co to jest wydmuszka, która nie ma nic w sobie. Tak więc zastosuj się proszę do tych rzeczy, które mówiłem. Idź na Discorda fundacji, idź na ich forum i porozmawiaj z doświadczonymi autorami, którzy może dodadzą ci jakieś weny, może rzucą ci trochę pomysłów, które wyewoluują twój koncept. Niestety muszę rzucić tutaj ocenę, ponieważ Pio nie ma, to ja muszę wymyślić jakiś swój system ocen. Pomyślmy. W skali od 0 do 420 dałbym takie mocne 69 w kwestii wykonania. To znaczy w kwestii napisania tego, bo to nie jest aż tak źle napisane. Natomiast pomysł w skali Dr. Dan do Dr. Trebuchet, wydaje mi się, że byłoby takie mocne 2. Nie widzę tutaj żadnego pomysłu. Jest to tylko szkielet czegoś, co mogłoby być dobrym skipem. Tak więc weźcie to wszyscy pod uwagę, jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli pisać. Drodzy młodzi pisarze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek SCP recenzji wam się przyda. Ja jestem Dr. Pio. Do usłyszenia niebawem.